Witam serdecznie w kolejnych shortach Luczyna, czyli serii, w której wspólnie przeglądamy i komentujemy przysyłane do mnie klipy waszego autorstwa. Pamiętajcie, że każdy, kto chce pokazać nagrany przez siebie klip, oczywiście może to zrobić. Wystarczy przesłać link do materiału na adres shortyluczyna@gmail.com. Więcej szczegółowych informacji znajdziecie w opisie pod filmem. Oprócz samego oglądania, zapraszam do dzielenia się własnymi opiniami, spostrzeżeniami lub uwagami dotyczącymi wspólnie oglądanych sytuacji. Uczymy się całe życie, a zdecydowanie lepiej wyciągać wnioski z cudzych błędów, niż przerabiać wszystko na własnej skórze. Przed nami kolejna porcja prawdziwych perełek, także przechodzimy do sedna. Hubert napisał, że to jego pierwsza gleba po 6 latach jazdy, ale tak jak już wielokrotnie w shortach widzieliśmy, sam suchy staż, ile kto przesiedział pasywnie na kanapie motocykla, nie ma zasadniczo żadnego znaczenia. Liczy się tylko i wyłącznie, jak ten czas spędził i czy poświęcił jakąkolwiek jego część na świadomą naukę pokonywania zakrętów. Bez problemu możemy sobie pyrkać na spokojnie z punktu A do punktu B, nawet i 15 lat i dalej być początkującym, całkowicie nieświadomym jakichkolwiek technik jazdy na motocyklu. Oczywiście mówię to całkowicie ogólnie, nie konkretnie o Hubercie, bo go nie znam i widziałem, tak jak wy, tylko ten jeden krótki wycinek z jego 6-letnich poczynań. W tym konkretnym przypadku asfalt mamy czysty, zero ruchu na drodze, tylko Hubert pojechał trochę za szybko w stosunku do swoich umiejętności. Już na samym początku drugiego złożenia motocykla był ustawiony przy samym środku jezdni, zamiast przy zewnętrznej, przez co znacznie utrudnił sobie możliwość przejechania tego zakrętu bez konieczności mocniejszego złożenia motocykla lub zmiany prędkości. Bez wcześniejszych ćwiczeń z reguły nie mamy zielonego pojęcia, jak bardzo możemy pochylić nasz motocykl, czyli zacieśnić zakręt, zanim opony stracą trakcję i wydaje nam się, że już zaraz położymy maszynę, a w rzeczywistości wykorzystujemy tylko małą część tego, co każdy motocykl potrafi. To jest dokładnie to samo, co przy początkach z gumowaniem. Robimy pierwsze zajączki na 10 cm od ziemi, a w głowie wydaje nam się, że już zaraz polecimy na plecy. Także, tak jak widzimy, Hubert wszedł ten zakręt za gorąco i ze złego miejsca, co przy tak zachowawczym pochylaniu motocykla nie mogło się skończyć inaczej jak wypadnięciem z zakrętu. Ostatni moment, kiedy mógł to jeszcze wyratować przed rowem, to gdy zjechał z asfaltu na ten pasek w miarę równej gruntówki. To, że zjeżdżamy na grunt lub trawę, nie oznacza jeszcze gleby, również i w tym momencie można coś podziałać, by wskoczyć z powrotem na asfalt. Niestety tutaj wdała się panika, zafiksowanie się na krawędzi jezdni na rowie, w który zaraz wpadniemy. Trochę tak wygląda, jakby po zjeździe na grunt wciśnięty też został gwałtownie przedni hamulec, ale może to koło podwinęło się na jakimś kamieniu, z nagrania nie sposób tego zgadnąć. Na szczęście kierownik cały, a w motocyklu do roboty tylko lampa i kilka plastików. Zdecydowanie warto od czasu do czasu poświęcić chwilę na ćwiczenia. Nie ma co myśleć, że szkolenia na torze czy na placach są tylko dla sportowców i zawodników, albo że dotyczą tylko motocykli sportowych. Te same umiejętności w podstawowym zakresie są niezbędne nawet w takiej zwykłej, codziennej jeździe. Jazda motocyklem jest wystarczająco niebezpieczna przez nieprzewidywalne zachowania innych uczestników ruchu. Nie ma potrzeby, żebyśmy my sami dla siebie byli jeszcze dodatkowym zagrożeniem. Co tu dużo gadać, dajcie znać w komentarzu, jak wy oceniacie takie zachowanie szeryfa z Passata. Z tego co widzę po klipie, są bardzo małe szanse, że nie było to działanie w 100% celowe, powodowane albo zaawansowanym, nazwijmy to, niedorobieniem mózgowym, albo syndromem mikroskopijnego siurka, albo najprawdopodobniej kombinacją obu tych dolegliwości. Oczywiście wierząc, że tam nic wcześniej między nimi nie było, bo wiecie jak to czasem bywa w takich krótkich klipach, często ludzie pokazują tylko ten fragment, który im pasuje, a to, że na przykład na skrzyżowaniu wcześniej coś na odwrót walali i stąd później czyjaś reakcja, to tego już nie. Tak czy siak, nie wiem co trzeba mieć we łbie, żeby podczas stania na światłach celowo stworzyć zagrożenie dla mienia, zdrowia i życia innych uczestników ruchu, tylko po to, żeby pokazać motocykliście swój promieniujący jak słońce w lipcu ból dupy. Zresztą ból dupy zupełnie niepotrzebny i nieuzasadniony, bo motocyklista przejedzie sobie spokojnie obok i odjedzie nie przeszkadzając nikomu, zanim nabuzowany do czerwoności kierowca Passata zdąży przypalić sprzęgło i ruszyć. Dzięki temu kierowcy samochodów, którzy przesiedli się na dwa kółka, przyczyni
przyczyniają się do zmniejszania zatorów i korków i powodują, że wszyscy jesteśmy u swojego celu nieco szybciej. Tutaj również mała uwaga do motocyklistów. Jak już jedziemy na czoło kolejki samochodów i ustawiamy się przed wszystkimi, to podziękujmy tym, którzy nas przepuścili i odjedźmy tak, by samochody mogły ruszyć, tak jakby nas tam w ogóle nie było. Jeśli chcemy sobie jechać super wolno, to nie ma sensu wyjeżdżać na czoło kolumny, tylko po to, by tamować cały ruch za nami. Marek, czyli motocyklista, który przysłał ten klip, pełne opanowanie, nie dał się sprowokować do awantury, rzucania wyzwiskami, pokazywania fakersów i dalszego eskalowania sytuacji. Dopóki tylko się da, to przygłupa ominąć i pojechać dalej swoje. Takie sytuacje jak na tym klipie są na szczęście rzadkością. Mnie się to przytrafiło tylko raz na 10 lat jazdy w naprawdę gęstych korkach. Ogólnie mogę śmiało powiedzieć, że mimo iż debili nie brakuje i na pewno nigdy nie zabraknie po żadnej ze stron, to widzę dużą zmianę na plus. Coraz więcej kierowców samochodów rozumie sytuację, robią nawet często odrobinę miejsca wtedy, kiedy potrzeba. Także i my jako motocykliści nie zapomnijmy podziękować i przy następnej okazji przepuścić bądź wpuścić jakiś samochodzik, na przykład czekający na włączenie do ruchu. Uprzedzając od razu pytania, dlaczego na filmach moment upadku, czy tak jak tutaj kolizji, jest zablurowany? Dlatego, że YouTube dostaje już dosłownie biegunki z cenzurą treści i nawet jeśli kompletnie nic się w takim momencie nie dzieje, ktoś po prostu fiknie bez żadnych obrażeń i wstanie, to oni klasyfikują to jako treści szokujące i inne, od razu blokują film i wywalają go z powiadomień. W każdym razie, wracając do klipu, głównymi aktorami w tym przedstawieniu, które zresztą ma miejsce pod samą komendą policji, są tata Bartka, czyli chłopaka, który przysłał ten film, lecący na bandycie oraz kierownik w rozpiętym kasku na skuterze. Rola drugoplanowa przypada na busa, z którego się to wszystko kameruje. To już się kameruje! Tata Bartka na bandycie jedzie za busem i postanawia go dość żwawo wyprzedzić, mimo iż nie ma pełnego obrazu tego, co się dzieje przed busem. W jego polu widzenia nie ma jeszcze kierownika na skuterze, bo ten jedzie sobie prawą częścią swojego pasa i dokładnie z tej części pasa postanawia skręcić w lewo. Robiąc to, pojawia się w polu widzenia motocyklisty dopiero, gdy jest już za późno na uniknięcie kolizji. Gdyby skręcał w lewo, jak Bozia przykazała, z lewej krawędzi pasa, wychylający się zza busa motocyklista by go zapewne zauważył. To, co gość na skuterze mógłby jeszcze zrobić inaczej, to na pewno zapiąć kask, jak już go ma i tak na głowie. To nie czapka. Tutaj widzimy, że kask natychmiast spadł mu z głowy, jeszcze zanim doszło do upadku na ziemię, czyli wyszło tak, jakby go w ogóle nie miał. Na szczęście jakimś cudem nie rozbił dyni o asfalt, ani o krawężnik, do którego również daleko nie było. Bandit hamował awaryjnie najmocniej, jak tylko mógł. Widzimy, że tylne koło poszło do góry, ale i tak nie był w stanie wytracić całej prędkości z rozpędu, jaki wziął zza busa. Można obwiniać gościa na skuterze, że pomimo prawidłowego sygnalizowania swoich zamiarów kierunkowskazem, manewr zaczął nie z tego miejsca. Można nawet próbować usprawiedliwiać, że bus zasłonił motocykliście, co jest przed nim. Ale koniec końcem, morał z tego takim, że to my jesteśmy z tyłu. Jeśli nie mamy pełnego pola widzenia, to nie dajemy na ślepo w palnik, tylko wyprzedzamy sobie na spokojnie do momentu, kiedy tego pełnego obrazu sytuacji nie uzyskamy. Policja winę przypisała motocykliście. W zdarzeniu na szczęście nikt nie ucierpiał, wszyscy jeżdżą dalej i mają się dobrze. This shit, I'm out. Jak to się mówi, szczęście w nieszczęściu, skleroza, bo Konrad zapomniał zapiąć zamek trzymający kuferek na mocowaniu, ale skrzynkę na listy zgubił chyba w najlepszy możliwy sposób, bo przy niewielkiej prędkości, na równej i w tym momencie pustej drodze, i to tak fartownie, że upadła na płasko, a nie pod kątem, co spowodowałoby jej przefikołkowanie i rozrzucenie brudnej bielizny po całej okolicy, którą później trzeba by w pośpiechu szybciutko zbierać. Osobiście nie jestem fanem metalowych skrzynek w żadnej formie, ani tych po bokach, bo to strasznie poszerza motocykl, zaburza równowagę, nie jest w offroadzie niebezpieczne dla naszych nóg, ani tych zakładanych w najgorszym możliwym miejscu w stosunku do środka ciężkości motocykla, czyli tam daleko i wysoko na ogonie. Jak ktoś jeździ wyłącznie asfalty i ceni sobie wygodę użytkowania ponad wszystko, to okej. U mnie boczne aluminiowe kufry wytrzymały dokładnie jeden wyjazd i im podziękowałem.
sytuacja rzeczywiście trochę niefortunna, ale nie nadzwyczajna, ani sama w sobie jakoś szczególnie groźna. Jedyne, co spowodowało, że sytuacja zrobiła się chwilowo nieciekawa, to szereg nierozsądnych decyzji, jakie Adam w tamtej chwili podjął. O tym, co było do momentu zobaczenia psa, nie wspominam, bo nie ma to żadnego znaczenia dla tej konkretnej sytuacji. Psiak zauważony z dużej odległości przy prędkości licznikowej około 80 km na godzinę, czyli zapewne nieco ponad 7 dyszek rzeczywistej. W tym momencie sytuację ciężko zaliczyć do groźnej, do psa jest tyle czasu i miejsca, że można się 5 razy po drodze zatrzymać i zrobić sobie kanapki. W tej sytuacji wystarczy po prostu zwolnić i jechać spokojniutko swoje, obserwując, co robi zwierzę. Ruchów psiaka, sarny i innych stworzeń nie sposób przewidzieć, także zostawiamy mu odpowiednie pole do popisu, a sobie możliwość łatwego i szybkiego zatrzymania się, jeśli ze wszystkich możliwych opcji zwierzak wybierze skok pod nasze koła. Co postanowił zrobić Adam? Postanowił w ogóle nie zwalniać i tak naprawdę przez pierwsze sekundy po dostrzeżeniu zwierzaka buszującego przed samochodem na przeciwnym pasie nie zrobił kompletnie nic oprócz znacznego zmniejszenia dystansu. Następnie dalej, zamiast na spokojnie zwolnić, zaciągnął sprzęgło i postanowił porobić przygazówki, przez co stracił kolejne sekundy i znowu znacznie zmniejszył dystans, także wylądował już bezpośrednio przed psiakiem, który w tym momencie postanowił przelecieć dalej przez jezdnię, wbiegając bezpośrednio na trajektorię motocyklisty. W tym momencie u Adama panika, zaciągnięcie przedniego hebla z całej epy, motocykl jest bez ABS-u, więc oponka dobrze drapnęła o asfalt, co dołożyło się do jeszcze większego stresu u kierownika. Stresu i nerwów, które postanowił rozładować poprzez zatrzymanie się na środku drogi, wykrzykiwanie wulgaryzmów i kręcenie manetą, jak tylko piesek przeleciał już na drugą stronę ulicy. Tym razem skończyło się szczęśliwie, w portkach mała plamka, ale doświadczenie zaliczone. Następnym razem Adam sytuację na pewno rozegra już zupełnie inaczej. Oczywiście zdarza się, że zwierzak wyskakuje na drogę w taki sposób, że nie mamy kompletnie nic do powiedzenia. Pamiętacie pewnie pumpę z poprzednich shortów, ale tak jak tutaj, gdy jest mnóstwo czasu i miejsca, by sytuację rozegrać bez żadnych nerwów i ryzyka, to już wyłącznie kwestia naszego zachowania. Adam po fakcie i po ochłonięciu był już świadomy, że mógł znacznie wcześniej hamować i teraz już wie, że po zwierzakach należy się spodziewać wszystkiego, a nie założyć sobie, że będą grzecznie stały w miejscu albo pójdą akurat tam, gdzie nam pasuje. Ja pierdolę, ja nie wytrzymam! Jarek, czy ty to widziałeś? No i nagrałem. Ja pierdolę, to już tam brakowało milimetrów! Co za idiota! Ja się spociłam, ja mam mokre pod pachami, jak była kocham. Uczciwie trzeba przyznać, że do dupy to było pojechane. Dziewczyna, bo to chyba jest dziewczyna, przynajmniej tak wnioskuję z tych kilku pikseli, które tu widać, pojechała niemal centralnie na czołowe z nadjeżdżającym z naprzeciwka samochodem, całkowicie powierzając swój los w ręce kierowcy Mazdy. Albo znacznie przeszacowała odległość i swoje możliwości, albo po prostu poleciała z premedytacją na wymuszenie. Żyje, bo kierowca Mazdy zwolnił, zjechał na maksa do krawędzi i zrobił jej tyle miejsca, ile tylko mógł. Czy ryzykowanie własnym oraz cudzym zdrowiem i życiem w ruchu ulicznym to najlepszy sposób na zaspokojenie swojej potrzeby na adrenalinę, to już każdy na pewno potrafi sobie odpowiedzieć we własnym zakresie. Dość częsty błąd, czyli zaciśnięcie przedniego hamulca z całej siły, będąc jeszcze w ruchu i w lekkim pochyle. Powoduje to szybkie skompresowanie zawieszenia, gwałtowne przeniesienie masy naprzód, wywołujące utratę równowagi i natychmiastowe walenie się motocykla na boczek. Jeśli ma się refleks, siłę i wystarczająco długie nogi, to golasa można jeszcze w takim momencie odratować. Sam za czasów Duke'a 125 kilkukrotnie przerobiłem ten temat. Z ciężkimi, wysokimi motocyklami typu Adventure są natomiast w takim momencie już marne szanse i lepiej je odłożyć, niż ryzykować, że coś nam przycisną albo że coś nam strzeli. Maciek napisał, że ma dopiero miesiąc stażu na motocyklu, co by wyjaśniało braki obycia i przewidywania prostych reakcji motocykla na to, co z nim robimy. Złamał klamkę i coś tam trochę podrapał. Każdy gdzieś zaczyna i popełnia błędy, także nie ma co się zrażać. Teraz przynajmniej wiesz już jedną rzecz więcej, której nie należy robić na motocyklu. Glenn.
gleba koleżanki autora filmu, jadąc powoli w kolumnie motocykli, odwróciła się w prawo i puściła jedną ręką kierownicę, pokazując na imprezę, która się tam odbywała. Sekundę później uderzyła przednim kołem w oponę Super Duke'a, którego miała przed sobą i położyła swoją MT-09 na bok. Nie wiem trochę, jak tego dokonała, wiedziała przecież, że jedzie w ciasnej kolumnie i że tuż przed sobą ma kolejnego motocyklistę, musiało być tam widocznie coś naprawdę super ciekawego. Prędkość żadna, także koledzy sprzęt podnieśli i wszyscy pojechali dalej. Bądź zawsze dżentelmenem na drodze. Niech inni widzą, że mogą ci zaufać. Na tym kończymy ten odcinek. Oczywiście śmiało przysyłajcie swoje kolejne klipy, bo myślę, że wspólnie takimi shortami oprócz samej rozrywki robimy też trochę pożytecznej roboty, szczególnie dla świeżych motocyklistów i kolejnych pokoleń wsiadających na dwa kółka. Dzięki za oglądanie i do usłyszyska niebawem. Better to have a short life that is full of what you like doing than a long life spent in a miserable way. Yo, co to jest takie czarne i szybkie? Luczyn dosiada i zamyka szybkę. Ludzie, lepiej uciekajcie z ulicy, bo z daleka słychać jak czarna perła ryczy. Wszystko zapięte, o, manetka w rękę. Prawa jazdy nie zabrali mu jeszcze na szczęście. Lepiej zapinaj pasy, chociaż tutaj ich nie ma. Polski Ghost Rider stary, to nie ściema.